Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o tym, jak Matka Boża w Polsce reagowała na agresję barbarzyńską, agresję ze wschodu. Co dla nas na dzisiaj, na przyszłość może być ważną nauką. I takim czymś, co daje nadzieję i otuchę. Nim przejdę do dzisiejszego tematu, parę ogłoszeń. Pierwsze, pamiętajcie Państwo, że ten mój kanał utrzymuje się dzięki Państwa wpłatom. Dziękuję za te wpłaty, które są. Proszę o więcej, proszę o systematyczne wpłaty. Drugie ogłoszenie, ukazała się właśnie książka Masoneria Polska 2022. Polska w kleszczach masonerii. Informacje na temat tej książki znaleźć można pod programem. Opowiada o tym, jak po klęsce, w pewnym sensie, masonerii rytu francuskiego na Ukrainie, Polska stała się przedmiotem jej szczególnych zabiegów, a tutaj też o to walczy masoneria rytu szkockiego, masoneria amerykańska, także jesteśmy polem bitwy pomiędzy dwoma masoneriami i o tym jest ta książka i o tym, jak do tego doszło. I przypominam jeszcze, że ukazała się też niedawno moja książka Grzechy główne polskiego kościoła o tym, jak ta ryba psuje się od głowy, ale to psucie się od głowy dotyka też nas wszystkich i powinniśmy jakby robić wszystko, żeby nas to coś złego nie dotykało. I tak, Matka Boża kilkakrotnie w polskiej historii reagowała na zagrożenia dla Polski. I takim zagrożeniem było w XIII wieku najazd tatarski. Tatarzy wkroczyli do Polski na poziomie Przemyśla i na poziomie Lublina. Wchodziły dwie armie i te armie zachowywały się w sposób szczególnie barbarzyński, bo co dzisiaj kojarzy się z tym, co dzieje się na Ukrainie, prawda? Palono wszystkie domy, palono zasiewy, niszczono zasiewy, nawet wycinali Tatarzy drzewa owocowe starych i dzieci, mordowano, kobiety gwałcono, młodych brano w jasyr, to znaczy w kajdany i później wywozili gdzieś ku Azji na sprzedaż jako niewolników. Także szli i po nich zostawała spalona ziemia. I w ten sposób ta armia, która szła przez Lublin, doszła do Lublina. Zaczęła palić, rabować, gwałcić, zabijać, brać w niewolę. I następnie ruszyła w kierunku na Kazimierz nad Wisłą. I początek, ci, którzy byli na początku tego pochodu, zorientowali się we wsi Kębło, że armia się bardzo rozciągnęła, bo znaczna jej część pozostała jeszcze w Lublinie, żeby tam rabować, no bo Lublin na tamte czasy był dużym miastem, takim dużym nie był, no, według naszych kryteriów. No ale w każdym razie był jakoś według Tatarów przynajmniej bogatym i tam poszukiwali łupów. Armia była olbrzymia. Pokonała wszystkie przeszkody po drodze, wszystkie polskie jakieś próby zatrzymania jej. I kiedy zatrzymała się w Kęble, to z naprzeciwka szły oddziały polskie, nieliczne, w takiej misji samobójczej, bo nie mieli żadnej szansy na zwycięstwo, ale chcieli na jak najdłużej zatrzymać pochód tej armii, żeby tam gdzieś w głębi Polski mogła się armia polska przygotować. I
Może opiszę tak to w ten sposób. Jak przyjechał, bo ja od lat przyjeżdżam na wakacje na tydzień, 2 miesiące, 3 miesiące. W zeszłym roku byłem miesiąc, w tym roku 3 miesiące do Nałęczowa, więc tam bywam w tamtych okolicach. Tutaj różne osoby mnie odwiedzają. Ostatnio co miesiąc przyjeżdża ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga. No i kiedyś przyjechał ksiądz Jochemczyk razem z księdzem Włochem, sekretarzem biskupa ordynariusza ówczesnego Olivieri. No i ja ich zawiozłem do Wąwolnicy i później przez taki piękny, nieznany prawie nikomu wąwóz wjechaliśmy powolutku, oglądając piękno tego wąwozu na górę. Na górze były pola. Zatrzymaliśmy się na rozwidleniu dróg. I ja mówię do kapłanów, mówię, zobaczcie, tu jest las, kiedyś tego lasu nie było. Z naprzeciwka szła armia nieliczna polska, żeby zatrzymać tych Tatarów. I ta armia polska nagle zobaczyła przedziwny widok. Z naprzeciwka biegli na nią Tatarzy, ale część była bez broni. Część porzucili broń, część była uzbrojona, ale widać było, że uciekają, że są w jakiejś histerii, przerażeni. I gdzieś mniej więcej w tym miejscu, w którym stoimy, powiedziałem do tych kapłanów, ta polska armia uderzyła w tych Tatarów, zmiotła ich, rozpoczęła się rzeź i później szła dalej, aż doszła do wsi Kębło, gdzie była największa w tym momencie bitwa, ale ta bitwa też polegała na tym, że tylko część Tatarów się broniła. Był jakiś chaos, część Tatarów uciekała, także szybko ci próbujący zatrzymać Polaków Tatarzy zostali pokonani. Dalej trwała już później tylko rzeź, później Tatarów. Później Polacy gonili tych Tatarów i zabijali. I później powiedziałem im, dlaczego, co się tam stało, ale ci kapłani, ksiądz Jochemczyk i ten ksiądz Włoch uklękli tam wśród pszenicy i odmówili modlitwę w intencji tych poległych Polaków. Tam było tak, że właśnie ci pierwsi z tej armii, jak doszli do wsi Kębła, zorientowali się, że gdzieś tam ta armia jest rozciągnięta i postanowili zaczekać, żeby szła w bardziej zwartym szyku. No i tam były wozy z łupami też, więc z tych nudów Tatarzy zgonili tych polskich jeńców w jedno miejsce i tak, żeby ich pognębić, żeby byli posłuszni, żeby nie było z nimi problemu, a też dla takiego okrucieństwa właściwego dla Tatarów, takiej okrutnej rozrywki. Wyciągnęli z jednego z wozów ukradzioną drewnianą figurę, która była pomalowana na kolor złoty. Jakiś Tatar to zrabował z kościoła, myśląc, że to coś jest warte w sensie finansowym. Postawili, tam stał taki wielki kamień, postawili tą figurę na tym kamieniu i zaczęli na nią pluć, zaczęli ją tam wyzywać jakimiś polskimi przekleństwami, których się nauczyli. I w pewnym momencie, a Polacy mieli na to patrzeć, ci polscy jeńcy mieli na to patrzeć, w pewnym momencie figura podniosła się do góry i zajaśniała takim ostrym, oślepiającym światłem i wtedy Tatarzy wpadli w histerię, w przerażenie, prawda? Później jeszcze latami, dziesiątkami lat opowiadali jakimś tam swoim dzieciom i wnukom, nie idźcie tam, bo tam jest taka jasna pani, która broni Polaków. I ten popłoch wywołany przez to podniesienie się figury spowodował, że Tatarzy się rozbiegli we wszystkie strony, ale przede wszystkim jakoś zaczęli uciekać w kierunku zachodnim i tam napotkali tą polską niewielką armię, która ich rozgromiła, zdziesiątkowała, także już tutaj nie wrócili.
przynajmniej w tamtym czasie. Ta bitwa dosyć długo trwała. Matka Boża się przeniosła, tam takie wzgórze było łysawe, bez nieporośnięte lasem. Na szczycie tego wzgórza stała duża lipa i na tej lipie Matka Boża się zatrzymała i stamtąd oświetlała jakby ostrym światłem całą dolinę. Dla Tatarów to było przerażające, no i zdawali sobie sprawę, że to jest jakby przeciwko nim, a Polacy no, widzieli, Matka Boża jest z nimi, cud, nie mogą przegrać, także rzucali się 1 na 10, czy jeszcze więcej Tatarów, no i to spowodowało to wielkie zwycięstwo nielicznych Polaków nad 10-krotnie, czy może 100-krotnie liczniejszymi Tatarami. No i ta figura tam została na tym kamieniu. To się zrobiło miejsce kultu. Wokół tego budowano kolejne kapliczki wokół kamienia i stojącej na nim figury. I przychodzili tam Polacy, przyjeżdżali z daleka. Ta Matka Boża dalej jakby działała w tym sensie, że uzdrawiała tych, którzy się modlili u jej figury. I aż przyszły czasy Augusta Mocnego, który doszedł do wniosku, że ta figura mu przeszkadza i że trzeba coś z nią zrobić. I poprzez różne pertraktacje z różnymi czynnikami kościelnymi, już nie będę wdawał się w szczegóły, tak to załatwił, że Kościół obiecał, zakonnicy obiecali przenieść figurę z Kębła do Wąwolnicy. I przenoszono ją kilkakrotnie, za każdym razem wracała. Stawiali ją w Wąwolnicy w kościele, a ona wzlatywała w górę, leciała przez powietrze i z powrotem spoczywała na kamieniu. A oni się upierali i przenosili. I gdzieś tam po wielu latach ktoś wpadł, taka jest legenda przynajmniej, znaczy legenda nie w sensie, że nie znamy danych, tylko że ktoś to wymyślił, że ktoś tam wpadł na pomysł, że może Matka Boża uważa, że w sposób niegodny ją przenoszą, więc trzeba reprezentantów wszystkich stanów, taką uroczystą procesję, bo to tam jest chyba 2 czy 3 kilometry z Kębła do Wąwolnicy. Więc przeniesiono ją i nie wróciła. Później się okazało, już za papieża Jana Pawła II, że nie wróciła, bo w ogóle zniknęła. Prawdopodobnie ktoś ją spalił albo coś innego zrobił, przekazał Augustowi II Mocnemu, nie wiadomo, prawda? W każdym razie, kiedy w 1974 zaczęto renowację figury na koronację, którą zarządził, jej koronację, którą zarządził papież Jan Paweł II, no to kiedy konserwatorzy zabytków zdjęli z niej, konserwatorzy sztuki, przepraszam, zdjęli z niej sukienkę, to się okazało, że pod tą sukienką jest inna figura, dużo młodsza, pochodząca, znaczy nie z XIII wieku, tylko z XIV albo z XV. Dlatego nie wróciła, że tam coś jej zrobiono, ale ci wszyscy wrogowie, no, ja to opisałem w książce pod tytułem Spisek przeciwko Matce Bożej i Polsce, tutaj kilka tych sytuacji opisałem, między innymi Matki Bożej Łaskawej, Cud nad Wisłą, prawda? To myślę, że warto też dzisiaj o tym opowiedzieć, ale to nie w tym programie. Później starano się tą Matkę Bożą wyciszyć, później to znaczy przede wszystkim po Soborze Watykańskim II. Wyciszyć, zmienić jej historię, zrobić z niej taką polską Matkę Bożą z Lourdes, która tylko uzdrawia, nie ma nic wspólnego z żadnym wschodem, agresją, wojną, Tatarami, agresją ze wschodu. Dlaczego?
Dlatego, że po Soborze Watykańskim II to wszystko, co stało się w Kęble, no nie mieściło się w tej nowej doktrynie. No bo no zauważmy jedno, Matka Boża nie tylko zagrzewała do walki, ale wspierała Polaków w masakrze Tatarów, którzy no, często się nie bronili, prawda? Chodziło o to, żeby raz na zawsze, czy raz na długi czas przepędzić tych Tatarów, zdziesiątkować, pozabijać. No i jak to? Matka Boża, która zagrzewa do zabijania, namawia, pomaga, sugeruje, no bo jak Polacy zaczęli walczyć z Tatarami, to ona jakby jeszcze jaśniej zajaśniała. Nie, to się nie mieści, trzeba to o tym zapomnieć, trzeba to zmienić. Nowa legenda na ten temat była taka, że Matka Boża się pokazała, Tatarzy uciekli i nie wrócili. I koniec, żadnej bitwy nie było. I tam, jak wyszła ta moja książka, no to były liczne kontrowersje. Przestano mnie lubić wąwolnicy, znaczy część kapłanów. Mówię ostrożnie część, bo nie wiem, czy wszyscy. Część mieszkańców przeciwko mnie, zresztą ci kapłani nastawiali tych mieszkańców, że Krajski fałszuje historię, podaje nieprawdziwe fakty. No to znaleźli się tacy mieszkańcy, którzy poszli z delegacją do któregoś z kapłanów i mówią, no jak ksiądz twierdzi, że Krajski fałszuje, to proszę podać, jakie fałszuje, to my się zwrócimy do Krajskiego, żeby odpowiedział na te zarzuty. Może go zaprosimy. Dużo ludzi zamawiało tam z Wąwolnicy i okolic tą moją książkę. No ale nigdy do mnie nie dotarły w żaden sposób jakiekolwiek zarzuty, że coś w tej książce było fałszywego. Natomiast ta książka wywołała taką reakcję, że jakiś człowiek, on do mnie dzwonił, nie zapisałem sobie jego nazwiska, także przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa, zadzwonił i powiedział, że on się przejął tą książką, że pojechał do Wąwolnicy, bo w pierwszą sobotę września zawsze są, bo to we wrześniu było, to rocznica kolejna, są cały dzień, w całą sobotę modlitwy, później kiedyś to 100 tysięcy ludzi szło, teraz to nie wiem, 10-20 tysięcy idzie w nocy do miejsca objawień, tam jest dalej tylko już taka nowoczesna kaplica, tam kolejna msza, modlitwy, nie wiem w jakiej intencji teraz. I ten człowiek odwiedził to miejsce, następnie zwrócił się do jednego z malarzy batalistów i zaproponował mu pieniądze za to, że on to namaluje. No i on to namalował bitwę. I ten obraz znalazł się w kościele w Wąwolnicy, a jego olbrzymia kopia, taka jak billboard, stoi teraz w miejscu objawień, tam gdzie jest ten kamień. No i opowiada ten obraz, tak trochę przypomina bitwę pod Grunwaldem, prawda? Opowiada o bitwie. No i jaki my dzisiaj z tego mamy wyciągnąć wniosek? Wiemy, że jest zagrożenie ze wschodu, że ono może przyjść przez Ukrainę, jeżeli w tej wojnie Rosjanie się wycofają, to wiemy, że może być następna wojna i następna, dopóki Rosja się nie rozpadnie, dopóki tam się nie pojawi ktoś, kto będzie bardziej pokojowo nastawiony, co jest mało prawdopodobne, ale jest prawdopodobne. Prawdopodobne jest, że Rosja się rozpadnie. Prawdopodobne jest, że wejdzie w takie układy za pośrednictwem masonerii rosyjskiej, rytu francuskiego, z masonerią zachodnioeuropejską rytu francuskiego, że nawet jedno państwo powstanie, to o tym piszę w tej książce Masoneria Polska 2022, Polska w kleszczach masonerii. Ale jest jakby informacja, jest właśnie informacja, jest możliwe, że przyjdą stamtąd, przyjdą do Polski przez Ukrainę,
tak jak wtedy szli przez ziemię ukraińskie, i że będą się zachowywać tak jak ci Tatarzy, prawda? Palić, gwałcić, niszczyć wszystko. I Matka Boża nam daje przekaz: ja was nie opuszczę, ja was wspomogę, zwyciężycie. Prawda? Tylko nie patrzcie, czy was jest mniej, czy jesteście słabsi, tylko walczcie w obronie Polski, przede wszystkim w obronie wiary, w obronie Kościoła, a ja pomogę wam zwyciężyć. Prawda? I myślę, że to przesłanie jakby, bo było parę takich, jest dzisiaj szczególnie ważne, jest parę takich momentów, gdzie Matka Boża z Wąwolnicy no, wspomogła Polaków. Wtedy, kiedy był zalew protestantyzmu, tutaj wszędzie dookoła się pojawiali protestanci, protestanckie zbory, Arianie, no to dzięki Matce Bożej z Wąwolnicy przyszli, poszli i ślad po nich wszelki zaginął. Tu nie ma nigdzie w okolicy żadnych protestantów. Także myślę, że to przypomnienie sobie o tym, co robi Matka Boża, co zrobiła w Kęble, jest takim właśnie czymś takim, co budzi nadzieję, co powoduje otuchę, prawda? Bo ja wciąż mówię o takich strasznych różnych zagrożeniach, więc tutaj te zagrożenia są, trzeba je znać, ale nie martwmy się. Pan Bóg jest z nami, któż się ośmieli być przeciwko nam. No, jesteśmy strasznymi grzesznikami teraz. Sodoma i Gomora, coś gorszego niż Sodoma i Gomora jest w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, szczególnie Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, szczególnie Krakowie, ale szczególnie i Warszawie, więc to... Ale no, to jest Królestwo Matki Bożej i dzieci są złe, grzeszne, niegrzeczne, ale Matka Boża nie pozwoli nam zginąć. I o tym też pamiętajmy w chwili zwątpienia i w chwili takiego czarnowictwa. Dziękuję bardzo.